Witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Hydraulik Finansowy. Marianna Garus, licencjonowany doradca finansowy i mój gość, dr Andrzej Festak. Dzień dobry Państwu, Andrzej Festak, licencjonowany doradca finansowy. Witam. Andrzeju, w swoich wydawnictwach Hydraulik Finansowy, poświęconych dobrym obyczajom finansowym, rozwijamy temat KAPS-y, czyli tego akronimu związanego z finansami. Mamy teraz do rozpatrzenia kolejny element, czyli S jak segregator. Co masz na myśli, mówiąc o segregowaniu naszych przepływów finansowych? No dobrze, że powiedziałaś segregowaniu, a nie, że segregator i że mamy się zamienić w to urządzenie, które składa się z okładek i metalowego mechanizmu i coś tam wpinamy. Oczywiście segregator w sensie wykonywania czynności i funkcji. Otóż kiedy już zebraliśmy przepływy finansowe i kiedy te przepływy przeanalizowaliśmy, podyskutowaliśmy na ten temat, no to coś trzeba z nimi zrobić. To nie była praca po to, żeby ją wyrzucić i zniszczyć, tylko po to, żeby ją zachować. Czyli segregator ma za zadanie umieścić właściwe informacje we właściwym miejscu. Oczywiście potrzebne jest do tego to urządzenie, o którym opowiadałem na początku, czyli jakiś segregator, jakiś zeszyt czy coś, gdzie możemy te albo informacje wklejać, albo wpisywać. Możemy to robić w Excelu, ale też potrzebujemy tę fizyczną część, gdzie te papierki są, ponieważ segregator ma kilka różnych funkcji. W tych dobrych obyczajach finansowych on spełnia kilka funkcji. Pierwsza funkcja polega oczywiście na tym, że segregowanie, jak sama nazwa wskazuje, polega na uporządkowaniu, czyli informacje są w sposób uporządkowany, przechowywane. Jak przypomnisz sobie naszą rozmowę dotyczącą budżetowania, to pamiętasz o tym, że mamy różnego rodzaju kategorie, które pozwalają nam patrzeć, jak finanse układają się w tych kategoriach. Mamy tabelki, prawda? I segregacja polega na tym, że umieszczamy właściwe wydatki w określonych tabelkach. Czyli taka tabelka dotycząca segregowania powinna nam pokazać, jakie rzeczy gdzie umieszczamy. Czyli te przepływy muszą tam być. I w takiej tabelce dotyczącej segregowania mamy informacje o tym, że wydajemy pieniądze na takie cele, na takie cele. Tam, jak pamiętasz, był transport, wydatki codzienne, ubezpieczenia, komunikowanie. Czyli te wszystkie najważniejsze elementy tej tabelki powinny być. Więc to jest istotne, żeby te przepływy finansowe były uporządkowane. To jest pierwsza funkcja segregatora. Ale tych funkcji jest więcej. A co masz jeszcze na myśli, mówiąc o kolejnych funkcjach segregatora? Otóż jest jeszcze taka funkcja, która jest funkcją związaną z ubezpieczeniem. I to ubezpieczenie ma jakby dwa aspekty. Ubezpieczenie materialne, realne i ubezpieczenie od skutków prawnych. Tak bym to określił. I to twoje prywatne, za które nie musisz płacić składki, co jest istotne, bo ubezpieczenie, jak wiadomo, zawsze kosztuje pieniądze. A tutaj składki płacić nie musisz. Otóż w dzisiejszych czasach, jak nabywasz jakieś dobra, to zawsze masz dowód zakupu. I w niektórych przypadkach posiadanie tego dowodu zakupu jest szalenie istotne w momencie, kiedy musisz wyegzekwować jakość. Twoja bluzka może się rozerwać po tym, jak ją włożyłaś, bo szwy puściły. Twoje buty mogą się rozlecieć. Twoje spodnie mogą się po pierwszym praniu odbarwić. Różne rzeczy mogą się wydarzyć. No i wtedy, nawet jeśli tylko użytkowałaś przez miesiąc, czy tam 3 tygodnie, to nie jesteś w stanie skutecznie wyegzekwować nowego egzemplarza, czyli zgłosić do reklamacji tego typu produkt, jeśli nie posiadasz dowodu zakupu. Przy czym dowodem zakupu nie jest na przykład kwitek z twojej karty kredytowej, że przelałaś pieniądze kartą kredytową, płaciłaś kartą kredytową, tylko dowodem zakupu jest ten kawałek papieru, który sklep ci wydaje. I oczywiście no, nie będziesz segregować takiej rzeczy, że kupiłaś bułkę, bo nie będziesz jej przecież reklamować. Ale jeżeli kupujesz coś do ubrania albo jakieś drobne przedmioty, to zawsze takie elementy są dla ciebie tym ubezpieczeniem materialnym. Zgromadzenie czegoś takiego jest ubezpieczeniem materialnym. A jak to wygląda w życiu codziennym? No kupiłem, ale gdzie ja to znajdę? A gdzie ja to mam? A już pewnie dawno wyrzuciłem. A w ogóle to skąd ja mam takie rzeczy wziąć? Jeżeli segregujemy takie informacje i wiemy,
Po pierwsze wiemy, kiedy kupiliśmy. Po drugie wiemy, ile zapłaciliśmy. I mamy ten dokument, to spokojnie wiemy, że jeżeli się zepsuły spodnie, to nie szukam tego w zakładce transport, albo wydatki na dom, albo wydatki na komunikowanie. Przechodzę do na przykład moich wydatków związanych z ubraniami i wtedy spokojnie mogę sobie to znaleźć. I mam ten element. A więc pierwsza funkcja, bezpłatne ubezpieczenie rzeczowe. Pewnie się nie spodziewałaś. No nie, brzmi to bardzo interesująco. Ale z drugiej strony to segregowanie pozwala nam i sumowanie tych wydatków w pewnych kategoriach pozwoli nam znowu ocenić, czy my nie wydajemy w pewnej dziedzinie ponadprzeciętnie. No oczywiście, że tak. To też jest bardzo ważna rzecz, ale jest jeszcze drugi aspekt istotniejszy. Zanim dojdziemy do ilości tych pieniędzy, bo to już zrobił analityk częściowo, a segregator tylko ma to poukładać, żeby wyznaczać linię trendu, ale mamy jeszcze ubezpieczenie od skutków prawnych, co jest też istotnie ciekawe. A co masz na myśli? A no właśnie, to jest bardzo ważna rzecz. Otóż ubezpieczenie to rzeczowe, bezskładkowe, bo mamy już to zapłacone, to jest pierwsza rzecz, a druga to jest ubezpieczenie skutków prawnych. Otóż powinniśmy mieć właśnie wszelkiego rodzaju dowody na przepływy finansowe z instytucjami państwowymi. Instytucje państwowe od kilku lat stosują taką metodę, która no, nie jest godna pochwały, ale wygląda następująco. Po 5, 7 albo 8 latach, kiedy już skończy się twój obowiązek ustawowy nawet przechowywania dokumentów finansowych, tak jest w przypadku działalności gospodarczej, że już po 6 latach nie musisz mieć tych dokumentów, kiedy skończy się ten twój obowiązek ustawowy przechowywania takich dokumentów, to Urząd Skarbowy albo ZUS potrafi napisać, że czegoś nie zapłaciłaś. No i oczywiście 6 lat temu to było 15 zł, z upomnieniem, karą, odsetkami i wszystkim jest dzisiaj 72 zł i 30 groszy do zapłacenia. No i albo pani płaci, albo oddajemy sprawę do sądu. No oczywiście każdy musi sobie w to, a dam im te 70 zł, ja nie zbiednieję, a jak mam się po sądach włóczyć i tłumaczyć, to będzie problem. Otóż to ubezpieczenie od skutków prawnych polega na tym, że jeżeli masz ewidencję wszystkich swoich przepływów, to możesz przyjść z takim dokumentem, albo skserować go i wysłać do urzędu, albo nawet zrobić jakiś dokument elektroniczny i napisać w odpowiedzi, że mam tu zaświadczenie, że nie zalegam, wydane wtedy i wtedy, państwo uważacie, że wtedy i wtedy zalegam. W związku z powyższym, skoro wydaliście mi powiedzmy w listopadzie informację, że nie zalegam z podatkami, a twierdzicie, że w lipcu czegoś nie zapłaciłam, to znaczy, że wasz pracownik popełnił błąd i jego należy karać, a nie mnie. Ja mam dowód na to, że niczym nie zalegam i niczego płacić nie będę. Statystyki pokazują, że dochody różnych instytucji państwowych, takich, które mają władzę nad tobą i mogą cię zmusić do takich działań, to już powyżej 20% właśnie z takich kar, gdzie ludzie nie są w stanie udowodnić, że coś zapłacili, więc dla świętego spokoju płacą. Ale również statystyki pokazują, że jak tylko masz takie udokumentowane przepływy finansowe i takie dokumenty, jesteś w stanie je okazać, to natychmiast kończą się dyskusje i rozmowy. Już nie ma telefonów, już nie ma maili, już nie ma ponagleń, już nie ma pism. Raptem jest cicho, jak makiem zasiał, sprawa umknęła, nic się nie dzieje. Czyli twoje ubezpieczenie skutków prawnych działa i jest bezpłatne. Andrzeju, ty mówisz akurat tylko i wyłącznie o sprawach urzędowych, ale ja myślę, że zachowywanie tych paragonów, tych dowodów zapłaty w postaci przelewów do firm, które są prowadzone w postaci innych jednoosobowych działalności gospodarczych, jest także cenne, bo czasami bierzemy towar w takiej firmie z jakimś odroczonym terminem płatności, deklarujemy, że zapłacimy, wchodzimy, płacimy takiej osobie, takiemu przedsiębiorcy na stole, nie bierzemy pokwitowania i może się to skończyć tym, że gdzieś tam w dobrej albo w złej wierze taka osoba będzie oczekiwała od nas ponownej zapłaty. Czyli utrzymywanie takiego porządku w tych dokumentach i zbieranie tych wszelkiego rodzaju dowodów wpłaty za wszelkiego rodzaju usługi zawsze sprzyja, że w gruncie rzeczy ostatecznie zaoszczędzimy. Zdecydowanie tak, ale uczy nas też pewnej rzeczy, mianowicie takiego kończenia rozpoczętych czynności. Tak jak w komputerze, żeby coś się zadziało, to musisz nacisnąć Enter, zatwierdzić, wysłać, nacisnąć, spowodować działanie, action. Tak i w naszym życiu musimy też w ten sposób działać. Czyli jeżeli na przykład, co często robią różnego rodzaju instytucje, weź tylko na okres próbny coś tam,
albo spróbuj, albo sprawdź bezpłatnie na 2 tygodnie, na coś. I my sobie to weźmiemy na te 2 tygodnie, to w domniemany sposób takie firmy dochodzą do wniosku, że ty coś kupiłaś. Oczywiście to jest nieprawda, bo żeby kupić, to musisz dostać kody dostępu, coś aktywować, ale w ich księgowości gdzieś tam jest, że kupiłaś, potem nie płaciłaś przez 2-3 miesiące, pół roku, może 2 lata jest spokój, potem hurtem sprzedaje się coś takiego firmom windykacyjnym i zaczną się miłe telefony i miłe rozmowy, że kupiłaś jakiś program, że coś tam zrobiłaś, za co nie zapłaciłaś. Powinniśmy mieć właśnie taką ewidencję naszych działań. Korzystałem na przykład z bezpłatnego programu, kończy się ten okres bezpłatny, poświęcam te 5 minut i piszę maila. Skończył się mój okres próbny, dziękuję, rezygnuję, więcej nie będę korzystał, pozdrawiam, ciach. Wysyłam to, maila drukuję, wkładam sobie do swoich rzeczy, do tych swoich przepływów finansowych, albo zachowuję elektronicznie. I jak się zaczną informacje, że pani to czy tamto nie zrobiła, mi proszę, tego i tego dnia na wskazany adres wysłałam maila, to państwo jesteście niezgodnie z prawem, ja poinformowałam, dotrzymałam wszelkich terminów i nie ma powodu, żeby mnie niepokoić. A więc to uczy nas właśnie tego kończenia, czyli tej odpowiedzialności za nasze działania. Od początku, od zainicjowania poprzez przeprocedowanie do samego końca. Dlatego to jest takie istotne i ważne i w tym segregatorze wszystkie takie informacje powinny się znaleźć i one pozwolą nam funkcjonować, mimo że tracimy na początku pozornie czas, funkcjonować bardziej bezpiecznie i funkcjonować taniej. To jest absolutna racja to, co powiedziałaś. To bardzo cenne uwagi. Myślę, że wszyscy powinniśmy sobie pozakładać nasze prywatne segregatorki przepływów finansowych. No dodam jeszcze tylko coś takiego, a to wiedzą najlepiej agenci ubezpieczeniowi. Jak się kogoś zapyta, czy pan ma ubezpieczenie mieszkania? A no mam, a może pan pokazać polisę? A gdzie ja ją mam? A i to chyba w tej szufladzie była. Nie, może w tamtej. Ludzie nie mają nawet takiego nawyku, żeby ważne dokumenty, takie jak polisy ubezpieczeniowe, które mogą być różne, trzymać w jednym segregatorze. Albo na przykład te wszystkie gwarancyjne jakieś tam dokumenty, które dotyczą sprzętu typu pralka, lodówka, telewizor i tak dalej, żeby też trzymać w jednym miejscu. To jest gdzieś porozrzucane po szufladach, nie wiadomo gdzie i kiedy się coś zdarza, to potem jest kłopot ze znalezieniem. Takie uporządkowanie powoduje, że sięgamy ręką, mamy od razu informacje i możemy spokojnie funkcjonować. Dlatego to jest takie ważne. Andrzeju, może w tych osobach tkwi coś z braci Collier, o których wspominałeś w poprzednim odcinku. Po prostu lubią taki chaos, taki bałagan i wszystkie rzeczy mieć koło siebie. No, zdecydowanie jest coś takiego, ale ja wiem, że teoria chaosu mówi o wielu różnych ciekawych rzeczach i świat się rozwija w kierunku chaosu. Ja zawsze mam pretensje do Boga, Bogów albo Stwórcy, że on stworzył świat, że to się samo brudzi, samo robi nieporządek i samo się robi, że jest chaos. Ja bym wolał, żeby świat funkcjonował odwrotnie, samo się sprząta, samo się robi, że jest porządek i świat się cały czas porządkuje. No ale żarty na bok. Rzeczywiście jest tak, że im więcej chaosu wytwarzamy w kręgu naszych działań, tym jest trudniej. To jest tylko prosta zmiana nawyków. Wiem, że to jest trudne, ale przypominam sobie, jak jakaś celebrytka kiedyś powiedziała i się tym chwaliła publicznie w jakichś wywiadach telewizyjnych, również w mediach społecznościowych, że wykorzystała jakiś tam czas, dni wolnych, czy tam chorobę, czy kwarantannę, czy co, i zrobiła porządek z dokumentami i już teraz ma je w jednym miejscu i już teraz o wszystkim wie, gdzie jest ubezpieczenie mieszkania, gdzie jest ubezpieczenie samochodu, gdzie jest karta gwarancyjna na telewizor, gdzie jest kod na przykład PIN do wejścia do bramy, gdzie są dokumenty dotyczące zastrzeżonego kluczyka i tak dalej. I to wszystko może w każdej chwili znaleźć i była z tego dumna. A więc jaki z tego wniosek? Nawet jeżeli ten chaos na początku wydaje nam się łatwiejszy do przeżycia, w efekcie końcowym utrudnia nam życie i jeżeli będziemy segregować informacje w sposób określony, uporządkowany, będzie nam łatwiej i będzie to w efekcie tańsze i sprawi nam więcej radości życia. Czyli podsumowując, te wszystkie elementy kapsy, jedna z drugich po kolei wypływa, wynika, a segregowanie jest jednym z ważniejszych elementów związanych, że dostarcza nam informacji na temat naszych przepływów i tego, gdzie, ile i na co wydajemy. Tak, i w każdej chwili możemy znaleźć te informacje. I to jest klucz zagadnienia. Dziękujemy Państwu. Dziękujemy za uwagę.